Witam Was, moi drodzy, po długiej przerwie, dwutygodniowej przerwie. Przez pierwszy tydzień e, byłem nad morzem, drugi tydzień e, taki też odpoczynkowy, więc e, w tym czasie mało co uczyłem się, bardziej czytałem jakieś książki. Teraz wracam do takiej e, pełnej pary, że tak powiem, jeżeli chodzi o nagrywanie czy, czy naukę. Więc e, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać z racji tego, że też niedługo będzie wspomnienie święto Maksymiliana Kolbe, ale też jest to patron mojej parafii, więc taki odcinek niekoniecznie o tym, jakby to powiedzieć, życiu Maksymiliana, bo myślę, że każdy z nas, każdy z Was też dobrze zna jego historię. Może też sobie ją gdzieś w internecie poczytać, ale też w książce, co, do czego Was zapraszam, jeżeli nie mieliście styczności z tym świętym, jeżeli nie słyszeliście o nim, ja bym chciał poruszyć pewien temat, pewien etap z jego życia, a mianowicie etap, jak już był Maksymilian więźniem obozu Kale Auschwitz, chodzi mi o moment wtedy, kiedy Maksymilian dobrowolnie oddał życie za Franciszka Gajowniczka. Ale też nie moment, sam e, opis tego, jak to się wszystko wydarzyło, że tam wyszedł, wystąpił z szeregu, ale moment, kiedy Maksymilian stojąc w szeregu odczytał e, w swoim sercu głos Boga, że to jest moment, kiedy ma dopełnić e, swojego życia, kiedy ma dopełnić e, taką ofiarą e, swoje, swoje życie. I ten głos, który Maksymilian słyszał, nie towarzyszył mu tylko w momencie, kiedy, e, kiedy przyszło mu oddać się życie za, za nieznajomego Franciszka. To jest właśnie fajne, że Franciszkanin oddał życie za nieznajomego Franciszka. Patrzcie, jakie powiązanie w ogóle. Ale chodzi mi o to, że Maksymilian jako e, zakonnik, jako osoba, która jest blisko Pana Boga i blisko e, kontemplacji, to znaczy blisko takiej też jednocześnie ciszy, bo jakbyśmy przeczytali zeznania em, innych y, osób, które były w Auschwitz, innych więźniów, to można przeczytać takie świadectwa, że oni widzieli Maksymiliana jako kogoś normalnego, to znaczy jako po prostu człowieka z zewnątrz, z krwi i kości, ale praktycznie dużo osób mówi o tym, że Maksymilian był inny w środku, to znaczy, że był jakiś wyciszony, zamyślony, Moi drodzy, to jest niesamowita informacja, dlatego że Maksymilian w tym czasie kontemplował. Maksymilian w tym czasie się po prostu modlił, przebywał w rozmowie cały czas w takiej łączności z Panem Bogiem. I ktoś, kto trafił do obozu, co, co mógł robić, taka, co mogła robić taka osoba? Pierwszy jest strach. E, po drugie jest zadawanie dużo pytań, w sensie te pytania, które sobie człowiek zadaje to jest oczywiście ludzkie, ale u Maksymiliana można było zauważyć, że mimo tego, na pewno się bał, mimo tego strachu było coś takiego wewnętrznie innego, takie skupienie i to jest coś, co ja się bardzo długo chciałem nauczyć i uczę się cały czas oczywiście że Niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, nawet jeżeli ona jest mega potwornie straszna i nawet jeżeli ta sytuacja wydaje nam się po ludzku e, czymś, co jest nawet zaprzeczeniem Pana Boga, bo patrzcie na to, że Maksymilian znalazł się w miejscu, gdzie wiele osób tak naprawdę traciło wiarę. Oni, oni tracili sens, tracili e, jakby takie... Podstawowe wartości, których nawet mogli się wcześniej trzymać, mogli nawet, nie wiem, pewnie być osobami, które się deklarują jako osoby wierzące. We wcześniejszym odcinku, jednym z wcześniejszych odcinków, mówiłem wam o tym, skąd się bierze zło, i tam też mówiłem wam o postaci na przykład Witolda Pileckiego, który też mimo to że trafił do obozu, celowo trafił do obozu, umiał odróżnić to, że Ktoś, kto jest odpowiedzialny za to zło, nie jest Panem Bogiem, i że to jest człowiek. Ksiądz Kostecki powiedział takie zdanie, które powtórzę się już w kolejnym filmiku: że tym bardziej uciekam się do Pana Boga, bo widzę, co może zrobić bez Boga człowiek. Maksymilian bardzo dobrze to wiedział. Maksymilian wiedział, że za tym stoją e, wszystkim ludzie, był cały czas w łączności z Panem Bogiem. Pan Bóg. E, Oczywiście był. I wracając do tego tematu, tego wewnętrznego skupienia, jak usłyszeć głos Pana Boga? My często mamy ludzie tak, że pod wpływem emocji, pod wpływem różnych zdarzeń, które mają na nas wpływ z zewnątrz jakieś e, sytuacje. Oczywiście każdy człowiek jest tylko właśnie człowiekiem, i każdy z nas ma do czynienia z tymi różnymi sytuacjami. E, te sytuacje sprawiają często, że my zagłuszamy nasze wnętrze i mamy ciężko usłyszeć Pana Boga. Kardynał Sarah mówił o ciszy, że bardzo ważna jest cisza. Jak w zgiełku zdarzeń mamy usłyszeć tą, tą ciszę. Chodzi o takie właśnie wewnętrzne skupienie, wewnętrzne przylgnięcie do Pana Boga, e, o takiej koncentracji duchowej, umysłowej też, która też jest po części ważna w tym wszystkim, ale jakby pamiętać we wszystkim, co się obierało za, za cel, czyli w przypadku Maksymiliana jego celem była jakby też ewangelizacja ludzi, dawanie świadectwa, ale też świadczenie o Panu Bogu i on w momencie, kiedy oddawał życie, on to odczytał, ten wewnętrzny głos, że to jest dopełnienie jego, jego żywota, dopełnienie jego świętości i też dawanie, danie świadectwa, wielkiego świadectwa przede wszystkim, bo... To już sobie doczytacie sami, jak to się stało, że on w ogóle doszedł do rozmowy z samym SS-manem. Tam musiał być we wszystkim Pan Bóg, bo bez Pana Boga SS-man po prostu by go od razu e, pewnie zastrzelił, a jeżeli nie zastrzelił, to, to skopał, czy, czy zrobił e, różne inne rzeczy, pomijając samą rozmowę, w jaki sposób rozmawiał z, z Maksymilianem. To też było niemożliwe, to było cudowne. I... Moi drodzy, ja sam bardzo długo się uczułem tego, żeby w różnych, w różnych momentach, gdzieś w jakimś zgiełku hałasu, czy w jakichś innych momentach, kiedy chciałem po prostu przybywać z Panem Bogiem, dlatego że Pan Bóg daje nam takie ukojenie. Szukałem tego momentu, kiedy będę mógł wewnętrznie porozmawiać z Panem Bogiem, mimo że nawet na zewnątrz na zewnątrz jest hałas. i Użyłem tutaj celowo tego e, powiedzenia, że szukałem tego momentu. Mamy tak, że często szukamy jakiegoś momentu, jakiegoś e, fragmentu naszego życia, kiedy będą sprzyjające okoliczności do tego, aby e, usłyszeć głos Pana Boga. Pan Bóg mówi do nas w codziennych rzeczach, w codziennych czynnościach, ale też musimy dać Mu się otworzyć, bo jeżeli mamy głowę naszą zajętą różnymi innymi myślami, czy myślami Choćby z tym, co będzie, co będzie się działo, oczywiście łatwo się mówi, łatwo się mówi, dlatego że teraz jakbym nawiązywał nawet do obozu koncentracyjnego, ja wiem, że, że to było bardzo straszne i głupio, nawet tak mówić przy tym, ale, ale to też nie jest niemożliwe. Tutaj jest wymagana cały czas praca. Jeżeli my naszą pracę nad naszą duchowością, nad naszym rozwojem duchowym, naszej relacji z Panem Bogiem, będziemy cały czas traktowali ją jako coś żywego. Bo jest żywa relacja z Panem Bogiem, nie jest tylko tematem jakimś, o którym się mówi słyszy. To w tym momencie mamy łatwiej w trudnych momentach zachować spokój na modlitwie, czy w jakiejś kryzysowej sytuacji. Dlatego życzę wam tego cały czas ćwiczenia swojej duchowości, cały czas szukania Pana Boga w prostych zdarzeniach, prostych jakichś tam czynnościach, czy rozmowie z drugim człowiekiem, którego spotykamy na swojej drodze. Szukać w nim tego, co dobre, szukać Pana Boga, tego, co chce nam powiedzieć, wyciszyć w tym momencie emocje, skupić się poza emocjami takim dreszczykiem. Oczywiście Pan Bóg też przychodzi w emocjach, ale, ale często, kiedy tego nie zrobimy, sami od siebie dodajemy dużo rzeczy. W tym momencie musimy się bardzo wyciszyć i, i dostrzec gdzieś Pana Boga w tych takich prostych czynnościach, czego Wam życzę. Widzimy się za tydzień jak co środę, od, od teraz będę tak jak wspomniał na początku nagrywał, więc nasze słynne cześć i z Panem Bogiem.